właśnie to, że jako naród polski odzyskaliśmy przy Bożym błogosławieństwie i pomocy Bożej wolność decydowania o sobie i wolność pielgrzymowania poprzez dzieje pośrodku innych narodów, sprawiają, że i w tym roku musimy sobie te pytania stawiać. I stawiając pytania jednocześnie po Bożemu i teologicznie, ale też i z mądrością społeczną, tych nowych rozwiązań uczyć się na dzisiaj, aby były równie owocne i dla naszego pokolenia, i dla pokoleń, które przyjdą po nas. Gdy mówimy o drogach Ducha Świętego, to są to przede wszystkim drogi, które pomagają nam rozpoznać, kim my sami jesteśmy jako ludzie, kim jesteśmy wobec Pana Boga i kim jest Pan Bóg dla nas. Bo nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć, Panem jest Jezus. Ale też bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest do końca rozeznać, kim dla mnie jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg, my do końca umysłem nie ogarniemy, chociaż powinniśmy próbować ogarniać. Mamy w historii Kościoła, mamy w duchowych dziejach ludzkości wielkich mistrzów poznawania Pana Boga, mistrzów życia duchowego i do nich należy sięgać, od nich się uczyć. Mamy również i w naszym pokoleniu takich wielkich mistrzów, że przywołam tylko Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, przywołam czcigodnego sługę Bożego, prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Myślę, że do takich mistrzów duchowego życia, na którego ja patrzę z ogromnym ciągle uznaniem, z zadziwieniem nad jego nauczaniem, nad precyzją i nad głębią, do takich mistrzów należy też Benedykt XVI. A jednocześnie mamy liderów życia społecznego, którzy w nowym czasie prowadzą nas, wychodząc czy idąc po tych Bożych drogach, prowadzą nas do spraw ludzkich i wręcz przynaglają, aby te sprawy odważnie podejmować, rozpoznawać, by się od nich nie uchylać, aby wpływać skutecznie na oblicze tej ziemi. Do takich przynaglających nas postaci przewodników duchowych należy też papież Franciszek, który nas wręcz posyła i nazywam to przynagla, abyśmy do różnych sytuacji granicznych wręcz, w których ludzie dzisiejszego pokolenia są uwikłani, w których się odnajdują i w których oczekują na pomoc, bo często czują się już bezradni sami, sami już nie widzą dróg wyjścia. Papież nas posyła, abyśmy tam podążali, nie po to, by ich tam utrzymywać, zachowywać czy gruntować w tym miejscu, wręcz przeciwnie, po to, aby ich z tych sytuacji wielorakiego uwikłania i zagubienia brać za rękę, by im dać poczuć, że jesteśmy blisko i by ich prowadzić na czystą, pewną, Bożą drogę, na drogę twardą, drogę skuteczną, na ten główny nurt duchowego życia i rozwoju pokolenia. Gdy mówimy, że Duch Święty nas uczy spraw Bożych, to przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że musimy się wszyscy jako pokolenie na nowo zwrócić do Boga. Nie tylko w tym aspekcie duchowym, modlitewnym, ale najpierw zwrócić się musimy do Boga w aspekcie intelektualnym, czyli uznać na nowo, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg jest realnym bytem, że Pan Bóg jest źródłem całego porządku, całego dzieła stworzenia, całego kosmosu, ale też jest źródłem istnienia świata ożywionego i także źródłem istnienia człowieka, że bez odrębnej Bożej woli, bez decyzji Bożej i bez pewnego Bożego planu, programu, ani ja bym nie istniał, ani ty byś nie istniał. Każdy z nas, i ty, i ja, jesteśmy owocem odrębnej Bożej decyzji i jesteśmy od nowa całkowicie ukształtowani. Jeden Pan Bóg zna odpowiedź, dlaczego i ja, i ty, dlaczego każdy inny człowiek jest tak ukształtowany, gdy chodzi o zdolności intelektualne, o pewną strukturę duchową, emocjonalną, o zdrowie fizyczne, bo Pan Bóg nas kształtuje, Pan Bóg nas rzeźbi pod sercem matki, każdego z nas ukształtował i znając nasze możliwości, po
spotyka nas w ten czas. Pan Bóg doskonale wie, jakie możliwości mamy i wie, że jako pokolenie, jeśli złączymy te wszystkie zasoby dobra, które w nas Bóg zdeponował, to jesteśmy w stanie sprawy świata i sprawy ludzi poprowadzić po Bożemu. Uznanie obecności Pana Boga i wpisanie na nowo imienia Bożego, myśli Bożej, istnienia Pana Boga poprzez kult Pana Boga jest początkiem mądrości. To dlatego Pismo Święte mówi, że nierozumni są ludzie, w niektórych tłumaczeniach wręcz mówi, głupi są ludzie, którzy nie uznają Pana Boga, którzy Pana Boga nie uwzględniają w swoim rozumowaniu i w swoich planach. Mądrzy są ludzie, którzy o Panu Bogu pamiętając, jednocześnie właściwe miejsce Mu w każdym momencie jakby przyznają i potwierdzają. Tej drogi uczą nas dwie niezwykłe modlitwy. O tej drodze, o tym początku nam przypominają. Modlitwa, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, zaczyna się od zwrócenia do Ojca, któryś jest w niebie. Jest wezwanie, święć się imię Twoje, niech się święci imię Twoje, niech będzie uświęcone przez nas imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo, a więc niech Twój plan, Twoje słowo, Twój porządek, Twój ład, Twoje prawo, Twoja miłość, cały ten system, który Ty umyśliłeś dla świata i dałeś światu, niech się to stanie rzeczywistością, niech zaistnieje Twoje królestwo, Twój ład, abyśmy się wszyscy w to królestwo włączyli, abyśmy się nim rozradowali, abyśmy je budowali cierpliwie każdego dnia, abyśmy się w nim dobrze czuli. Dopiero potem idą prośby w tej modlitwie Chrystusa, której nas nauczył, o sprawy codzienne. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pomóż nam, abyśmy się rozpoznawali jako dzieci Twoje i nie dopuść, abyśmy ulegając pokusom marnieli, abyśmy tracili tę podmiotowość Twojego dziecka i podobieństwo do Ciebie. Jeszcze bardziej w modlitwie Kościoła, w wyznaniu wiary, w całym tym zakotwiczeniu doktrynalnym my to wszystko potwierdzamy, powtarzając wierzę w Boga Ojca, wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Święty Kościół Powszechny Apostolski, jeden, wierzę w świętych obcowanie, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała, wierzę w żywot wieczny, powtarzając wierzę w każdym pacierzu i w liturgii uroczystej, my potwierdzamy, że to jest ten fundament i to jest punkt wyjścia całego naszego rozumowania, naszego światopoglądu, naszej też mądrości, naszej życiowej drogi i naszych dzieł. Do tego jest potrzebny Duch Święty, aby nas na tej drodze umacniać. Dlatego o Ducha Świętego trzeba ciągle prosić. Aczkolwiek Duch Święty jest nam obficie zawsze. To jest taka dewocyjna dyskusja jest, proszę Państwa, dewocyjna, tak. Lokalnie na Dolnym Śląsku. 9 stopni. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Polscy skoczkowie, najlepsi w Zakopanem. Wszystko się po prostu dla nas dzisiaj pięknie ułożyło. My daliśmy z siebie wszystko, no i możemy się cieszyć z sukcesu. Szef amerykańskiej dyplomacji w Warszawie. Stacjonowanie żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego kraju daje nam, Polakom, poczucie bezpieczeństwa, za co jesteśmy wdzięczni. Ważne decyzje Rady Politycznej PiS. Ci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zmienili przynależności do naszej partii na jakąś inną, no nie mogą być umieszczani na listach wyborczych w wyborach samorządowych.
73. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Germańców nie, już ich nie ma. Druty, nie ma prądu. Powiemy też o akcji ratowniczej na Nanga Parbat. Chłopcy są na 5500 w kuluarze Kirchhofera i, no i podsuwają się do góry. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Który dziś zaczynamy od sportu. Polska po raz pierwszy w historii wygrała konkurs drużynowy w Zakopanem. Polacy wyprzedzili Niemców, a na najniższym stopniu podium stanęli Norwegowie. Najdłuższy skok wśród Polaków oddał Kamil Stoch, który poszybował na odległość 141,5 metra i tym samym pobił rekord skoczni. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców, którzy gorąco dopingowali polskich zawodników, było w euforii. O tym niezwykłym konkursie Witold Banach. To był historyczny konkurs na Wielkiej Krokwi. 24 tysiące kibiców na trybunach, kilkanaście tysięcy poza stadionem, a polscy skoczkowie po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy w Zakopanem. Na pierwszym miejscu reprezentacja Polski! Do zwycięstwa polskich skoczków swoim dopingiem ponieśli kibice, którym podziękował Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Przede wszystkim atmosfera tutaj jest najwspanialsza na świecie, także dziękujemy wam, kibice, jesteście najlepsi. Biało-czerwony szal skakało się fantastycznie, zrobiliście wspaniałą scenę, za którą dziękujemy. Cieszę się, że odpłaciliśmy tak dalekimi skokami w końcu pierwszym zwycięstwem tutaj Zakopane, także to jest fantastyczny dzień dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Tutaj wrażenie byli kibice, którzy dawali tutaj super atmosferę. Za to wam szczerze dziękuję. Myślę, że nie ma tutaj co dużo gadać. Lepiej jest iść i skoczyć, przynajmniej w moim wypadku. Dlatego dzięki wielkie wam za dzisiaj. No i do jutra. Drodzy Państwo, reprezentacja Polski! Po konkursie kibice szaleli z radości. Relacja Polska to jest to! Polska biało-czerwoni! Wspaniały, jesteśmy wdzięczni naszym skoczkom. To szaleli! Jesteśmy happy, happy. Dziękujemy przede wszystkim Kamilowi. Naprawdę super, emocje ogromne. No i radość wielka, że nasi wygrali, super. Mamy gwiazdorów i mamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Najwyższe podium. O, jakie emocje! Wspaniałe! Pierwszy raz jesteśmy na skokach. Przepięknie. Pierwszy, ale nie ostatni. Na 100%. Kamil Stoch skokiem na odległość 141,5 metra ustanowił rekord niedawno przebudowanej Wielkiej Krokwi. Lider naszej drużyny podkreślał, że był to dla niego wyjątkowy konkurs. Pięknie się to wszystko dla nas ułożyło od samego początku. Dziękuję swoim kolegom z drużyny za wspaniałą postawę, świetne skoki. Radości z powrotu do dobrych skoków nie krył również Maciej Kot. Jestem bardzo szczęśliwy, można powiedzieć podwójnie, bo po pierwsze wróciłem do składu drużyny, z czego bardzo się cieszę i przede wszystkim podziękowania należą się wszystkim kibicom za stworzenie tak wspaniałej atmosfery, bo to wielka radość i duma skakać tutaj przed taką publicznością. A Stefan Hula podkreślał, że był to dla niego bardzo wzruszający konkurs. Czuję się naprawdę bardzo szczęśliwy, znowu jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo po raz pierwszy jestem w drużynie na najwyższym stopniu podium, także znowu muszę ochłonąć i pewnie to do mnie dotrze. Jeszcze tutaj w Zakopanem można powiedzieć, że w domu. A jutro konkurs indywidualny. Startuje w nim 10 Polaków, wśród nich lider Pucharu Świata Kamil Stoch, który według kibiców będzie bezkonkurencyjny. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polska i Stany Zjednoczone sprzeciwiają się Nord Stream 2. Między innymi o tej kwestii rozmawiali w Warszawie sekretarz stanu USA Rex Tillerson, premier Mateusz Morawiecki i szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Tillerson powiedział później na konferencji prasowej, że ten projekt zagraża bezpieczeństwu Europy. Cieszę się, że po raz pierwszy odwiedzam Polskę jako sekretarz stanu USA. Chciałbym podziękować panu premierowi Morawieckiemu, jak również ministrowi Czaputowiczowi za nasze rozmowy. Nasze spotkania były długie, nasze rozmowy bardzo owocne. Chciałbym pogratulować obydwu panom nowych stanowisk w nowym rządzie. Chciałbym także podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie za czas, który poświęcił mi wczoraj. Nasze spotkanie było bardzo głębokie, bardzo owocne i produktywne. Polska, moim zdaniem, jak wszyscy wiedzą, jest wspaniałym i demokratycznym sojusznikiem USA. Nasze więzi sięgają czasów amerykańskiej walki o niepodległość.
Polscy żołnierze pomagali nam walczyć o naszą niepodległość. Nasze rozmowy opierają się o to, o czym w ubiegłym roku mówił prezydent Trump w czasie wizyty w Warszawie. Mówiliśmy o kilku kwestiach bilateralnych, jak również tematach dotyczących kwestii regionalnych, jak również globalnych. Wszyscy doceniamy i zgadzamy się, że bezpieczeństwo jest zawsze sercem relacji zagranicznych USA, także z Polską. Doceniamy współpracę i wsparcie Polski w działaniach dotyczących Korei Północnej i rozwijania broni nuklearnej przez ten kraj. Polska nieustannie sprzeciwia się działaniom koreańskiego reżimu, jak i my. Razem z USA Polska w ramach NATO wzmacnia zdolność odstraszania i obronności sojuszu. Doceniamy fakt, że Polska osiągnęła już próg 2% PKB wydatkowania na obronność. Doceniam także fakt, że przekraczają państwo ten próg. Doceniamy inwestycje czynione na rzecz architektury obronnej. Z pewnością jest to na korzyść Polski i NATO. Współpracujemy w zakresie walki z dezinformacją i cyberprzestępczością. Wspieramy także walkę o suwerenność Ukrainy. Polska, jak również USA, sprzeciwia się Nord Streamowi 2. Uważamy, że ta inicjatywa podminuje stabilność i bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dla Rosji to będzie kolejne narzędzie, aby upolitycznić kwestie energetyki. Sprzeciwiamy się temu w oparciu o nasze interesy strategiczne. Polska, naszym zdaniem, jak również cała Europa, ma możliwości ku temu, aby dywersyfikować źródła energii i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Wspieramy różne inicjatywy, które mają na celu łączenie infrastruktur energetycznych. Dziękujemy za gościnność i gościnne przyjęcie amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują teraz w Polsce. Dziękujemy za wsparcie. Ja dziękuję za uwagę. Jacek Czaputowicz podkreślił już po rozmowach, że wizyta Rexa Tillersona jest też wyrazem zainteresowania Stanów Zjednoczonych regionem Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywą Trójmorza. Dodał, że Polska i Stany Zjednoczone podzielają te same wartości. Szacunek dla prawa, wolności obywatelskie, demokracja, poszanowania wreszcie zasad wolności gospodarczej i one są podstawą relacji sojuszniczych między naszymi państwami. A Rex Tillerson spotkał się także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Już po spotkaniu Jarosław Kaczyński powiedział, że dotyczyło ono prawie wszystkich ważnych spraw polsko-amerykańskich. Szef PiS powiedział, że w trakcie rozmowy poruszono takie tematy jak współpraca militarna, bezpieczeństwo w tej części Europy, możliwości współpracy gospodarczej i zakup broni. To była dobra, pożyteczna rozmowa. Ja miałem okazję podziękować administracji amerykańskiej, złożyć na ręce pana sekretarza Tillersona podziękowanie za to obecne nastawienie do Polski, bo rzeczywiście nieczęsto w naszej historii zdarzało się, żeby to nastawienie było tak dobre, żebyśmy mogli tyle uzyskiwać. Jak oceniał na naszej antenie dr Wojciech Bieńkowski z Uczelni Łazarskiego, najważniejsze w kwestiach relacji między Waszyngtonem a Warszawą jest podejmowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem Polski. Bezpieczeństwo jako takie Polski w kontekście oczywiście naszego członkostwa w NATO i tutaj ewentualnie wzmocnienie tej flanki wschodniej, czy też przez zwiększenie ilości żołnierzy NATO, w tym oczywiście amerykańskich najlepiej, czy też przez przeniesienie kilku jakichś centrum dowodzenia w ten obszar, a przede wszystkim mimo, że zmiana pełnej formuły, która oczywiście wymaga ustaleń międzynarodowych albo większego takiego tąpnięcia w relacjach USA-Rosja, mianowicie przejście od tych rotacyjnych na stałe pobyty wojsk amerykańskich w naszym obszarze. No, do wizyty Rexa Tillersona w Polsce wrócimy jeszcze w części publicystycznej magazynu. Naszym gościem będzie komentator spraw międzynarodowych Jarosław Guzy. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rada Polityczna PiS wybrała Krzysztofa Sobolewskiego na szefa Komitetu Wykonawczego Partii. Zastąpi on na tym miejscu Joachima Brudzińskiego, który objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Rada Polityczna podjęła też ważną uchwałę w sprawie wyborów samorządowych. Ci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przeszli z PiS do innego ugrupowania, nie będą mogli startować w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły Michał Fabisiak.
Rada Polityczna PiS wybrała nowego szefa Komitetu Wykonawczego. Został nim Krzysztof Sobolewski. Poprzedni sekretarz generalny partii Joachim Brudziński zrezygnował ze stanowiska, bo na początku roku został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w następujący sposób uzasadniał decyzję o zmianie szefa Komitetu Wykonawczego. W niektórych partiach zdarzało się, że ktoś był ministrem i jednocześnie sekretarzem generalnym. No myśmy uznali, że jednak pan minister, pan marszałek powinien się skoncentrować na pracy. W ministerstwie miał znakomitego zastępcę, człowieka, który świetnie się orientuje w sprawach partii. Jest bardzo rzetelny, sprawny, pracowity i w związku z tym nie było tutaj żadnego powodu, żeby nie dokonać zmiany. Krzysztof Sobolewski był jedynym kandydatem na to stanowisko i w trakcie głosowania uzyskał silny mandat do jego pełnienia. Przeszło 300 głosów na 316, w tym był jeden nieważny. Także ja mogę tylko żałować, że sam nie głosowałem. Rzeczniczka prasowa PiS Beata Mazurek jest przekonana, że Krzysztof Sobolewski poradzi sobie w nowej funkcji. Od wielu lat jest w polityce. Jest bardzo sprawny organizacyjnie i bardzo odpowiedzialny. Zawsze służył pomocą Joachimowi Brudzińskiemu w jego pracy, więc był osobą, która z marszu wyszła w zadania, które przed nimi stoją, które do tej pory realizował Joachim Brudziński. Stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego to jedna z najważniejszych funkcji w partii. Rzeczniczka PiS zdradziła nam, czym konkretnie będzie zajmował się Krzysztof Sobolewski. Będzie miał wszystkie struktury pod sobą. Będzie dbał o ich organizację, o ich dobre funkcjonowanie i o to, żeby zadania, które będą stawiane przed nami, czy są stawiane przed nami, były wypełniane jak najlepiej. Poza wyborem sekretarza generalnego partii, Rada Polityczna podjęła też bardzo ważną uchwałę. Ci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zmienili przynależności do naszej partii na jakąś inną, no nie mogą być umieszczani na listach wyborczych, wyborach samorządowych, listach Prawa i Sprawiedliwości. No, jest takie zjawisko, że co niektórzy, nawet usunięci karnie z partii, działacze, no dzisiaj próbują się dostać do innej partii sojuszniczej. Są nawet zajęci tacy, którzy już kombinują, że u nas nie mieli większych szans, może w ramach porozumień sojuszniczych mieliby większe. No nie możemy niczego takiego tolerować. Uchwałę podjęto jednomyślnie. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Dokładnie 73 lata temu wyzwolony został obóz Auschwitz-Birkenau. W rocznicę tego wydarzenia wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku w uroczystościach rocznicowych w Oświęcimiu wzięli udział byli więźniowie, premier Polski oraz delegacje z Izraela i Rosji. Wśród obecnych na uroczystościach byłych więźniów jest m.in. Anna Stachowiak, która do obozu trafiła jako dziecko z Powstania Warszawskiego. Wyzwolenia doczekała w wieku 10 lat. Zrozumiała, że jest wolna dopiero wtedy, gdy do baraku uderzył żołnierzem w innych mundurach niż niemieckie. Ja rozumiałam to, co oni do mnie mówią. Mówili, że Germańców nie, już nie ma. Druty, nie ma prądu, tak? Mogliśmy chodzić już po tym obozie, z baraku do baraku. Nie były zamknięte te drzwi. No co była wtedy już w tym momencie? To już była dla nas taka wolność. Myśleliśmy właśnie tylko chyba o jedzeniu, bo to wszystko takie głodne było. Anna Stachowiek zaznacza, że choć powrót na teren dawnego obozu wiąże się z traumą, to ważniejsze dla mnie jest dawanie świadectwa i opowiadanie historii tego miejsca. Obóz nauczył tego, że nieważny jest kolor skóry, czy wiara, czy coś, jak przychodzi do wojny, do przemocy, to wszyscy jesteśmy jednakowi. Jednakowo zgnębieni, jednakowo chorzy, jednakowo zmarnowani, zmaltretowani. Mieli stracić swoje imiona, swoje nazwiska, stracić swoje życie, nadawali im numery obozowe. Mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wieczornych uroczystości rocznicowych. Dodał, że więźniowie Auschwitz mieli być też pozbawieni człowieczeństwa. Zbrodnie niemieckie, które zostały wtedy dokonane tutaj w Auschwitz, to zbrodnie, które pojęcie zła, pojęcie nienawiści wyniosły na zupełnie inne, nieznane do tamtej pory poziomy. Pojęcie zła, które było złem najczystszej postaci, skierowanym przeciwko człowiekowi, skierowanym przeciwko innym narodom. Ludzie, którzy tutaj byli przywożeni, mieli zostać
pozbawieni człowieczeństwa miało tutaj nie być. I w jakimś sensie nie było. Ale to nie ci ludzie byli pozbawieni tego człowieczeństwa. Nie Żydzi, nie Polacy, nie Romowie, nie Rosjanie. Tylko ci, którzy tej potwornej zbrodni się dopuszczali. To oni sami się pozbawili tego człowieczeństwa. Ta straszna zbrodnia, która wtedy miała miejsce, jednocześnie oprócz oddzielenia od świata zewnętrznego drutem kolczastym i wysokim murem, była też jeszcze oddzielona ideologią, groźną, ciemną, straszną, hitlerowską, nazistowską ideologią. Dlatego nie ma najmniejszego przyzwolenia na żadne ideologie zbrodnicze, takie jak niemiecki nazizm, jak komunizm. Nie ma żadnego przyzwolenia na rasizm, na antysemityzm, na żadne takie zachowania. Dlatego będziemy pamiętać o wszystkich tych mechanizmach śmierci, które wtedy były stosowane, bo tę pamięć jesteśmy winni dziś żyjącym, ale jeszcze bardziej tę pamięć jesteśmy winni wszystkim strasznym ofiarom tamtych czasów. W specjalnym oświadczeniu hołd ofiarom Holokaustu udzielał Donald Trump. Amerykański prezydent podkreślił, że nie można dopuścić, by podobny horror przeciwko człowieczeństwu kiedykolwiek się powtórzył. W oświadczeniu rozesłanym przez Biały Dom z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście Auschwitz nazwano nazistowskim obozem w Polsce. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Dzień Pamięci o Holokauście jest okazją, by przypomnieć o zagładzie przez nazistów 6 milionów Żydów. W obozach śmierci pod ich nieludzkimi rządami naziści również uwięzili i zamordowali miliony Słowian, Romów, Gejów, niepełnosprawnych, księży, przywódców religijnych oraz innych, którzy odważnie sprzeciwiali się ich brutalnej władzy, napisał w oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodał, że losy ofiar Holokaustu powinny inspirować do walki z nietolerancją, w tym antysemityzmem, fanatyzmem i dyskryminacją. Musimy pozostać czujni, by chronić fundamentalne prawa i godność każdej istoty ludzkiej, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. W rozesłanym przez Biały Dom oświadczeniu jest mowa o 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, które określono mianem nazistowskiego obozu śmierci w Polsce. W oświadczeniu nie pada słowo Niemcy i nie ma informacji o tym, że nasz kraj znajdował się pod okupacją. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiła się wersja skorygowana ze sformułowaniem w okupowanej przez nazistów Polsce. Jednak do amerykańskich i światowych mediów trafiło oświadczenie w wersji pierwotnej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Angela Merkel w nagraniu wideo zapowiada walkę z ciągle obecnym antysemityzmem. Zdaniem niemiecki kanclerz, aby skutecznie walczyć z antysemityzmem, ksenofobią i nietolerancją, konieczna jest lepsza edukacja. W tym kontekście Merkel zapowiada zmiany w niemieckim systemie edukacyjnym. Zmniejsza się liczba osób, które przeżyły Holokaust i dlatego musimy wzmocnić miejsca pamięci i w pewnym zakresie zmienić naszą koncepcję ich prezentowania. Musimy się do tego przygotować. Dlatego jest bardzo ważne, aby zarejestrować głosy, głosy, które później były wykorzystywane w edukacji. Zdaniem Angeli Merkel rząd niemiecki robi bardzo dużo, aby zwalczać nacjonalizm. Jest jednak bardzo ważne, aby świadectwo o tamtych wydarzeniach w przyszłości dawali poprzez nagrania ich głosu także ci, którzy byli świadkami tych czasów. Kanclerz podkreśliła, że Bundestag pamięta również o innych grupach ofiar. Przypomniała o tablicach w Bundestagu poświęconych pracownikom przymusowym i pomordowanym Sinti i Romom. Nie wspomniała jednak o jakimkolwiek pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Zapewniła w opublikowanym dziś nagraniu wideo, że rząd federalny angażuje się w wiele projektów, których zadaniem jest walka z antysemityzmem. Między innymi zmieniany jest program nauczania historii w niemieckich szkołach, co ma szczególne znaczenie dla islamskich dzieci, które mogą nauczyć się, że antysemityzm jest złem. Antysemityzm jest obecny w naszym społeczeństwie i to ma z integracją nic wspólnego. U nas są
pokazuje tolerancja, jesteśmy otwarci na bazie naszych wartości. Poważnie traktujemy kwestię zostawienia dlatego kilka dni temu prowadziliśmy na ten temat debatę w kontestacji. Angela Merkel poinformowała, że nowy niemiecki rząd stworzy stanowisko pełnomocnika do spraw antysemityzmu. Minister spraw zagranicznych zapewnia, że proces legislacyjny nowelizacji ustawy o IPN-a zakazującej m.in. propagowanie banderyzmu nie został zakończony. Informacja resortu ma związek z komunikatem MSZ Ukrainy, które wyraziło zaniepokojenie tą ustawą. Wiceminister kultury Jarosław Selin mówił w radiowej Trójce, że jego resort wraz z MSZ przygotowuje się do spotkania w marcu z premierem Ukrainy. O tych sprawach, trudnych relacjach historycznych, czy ekshumacjach, czy upamiętnień rozmawiać, spróbujemy te sprawy odblokować. Oczywiście jest tutaj, jeśli chodzi o narrację historyczną, interpretację naszej historii, daleko idąca rozbieżność, ale musimy jednak bardzo stanowczo i konsekwentnie budować te relacje z Ukrainą w tej dziedzinie. Naprawdę, po prostu na gruncie prawdy i od tego nie uciekać. Jednak naszych partnerów, braci ukraińskich, przyzwyczajać do tego, że oni do tej prawdy też muszą dojrzeć. A szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że Andrzej Duda do ustawy odniesie się dopiero po zakończeniu jej procedowania. Politycy, zwłaszcza zagraniczni, zwłaszcza w tak newralgicznym dla bezpieczeństwa Polski w obszarze, jak pomiędzy Warszawą a Moskwą, trzeba starać się prowadzić politykę bez emocji. Dlatego, że jeszcze nakręcimy emocje i wywołamy społeczne zapotrzebowanie na coraz ostrzejsze emocje, to wtedy możemy stracić więcej niż zyskujemy. MSZ zapewnia, że intencją wnioskodawców ustawy jest przeciwdziałanie negowaniu lub umniejszaniu odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych przez formację kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką. Odnosi się jedynie do sprawy politycznej wbrew faktom zawczasowym zbrodniom. MSZ zaznacza, że działalność naukowa i artystyczna nie stanowi przestępstwa w rozumieniu omawianej ustawy. Strona polska potwierdza swoją wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą, jednakże, co wielokrotnie podkreślaliśmy, partnerstwo to musi być oparte na prawdzie, czytamy w komunikacie MSZ. Polskie Radio 24. Północ, południe. A już teraz w magazynie dramat na Nanga Parbat. Ekipa ratunkowa na Nanga Parbat właśnie z każdą godziną jest coraz wyżej. Specjaliści są zgodni, tempo jest bardzo szybkie, mimo że w Pakistanie jest noc. Jako pierwsi w górę wyruszyli Adam Bielecki i Denis Urówko, mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Bielecki, kierownik wyprawy na K2. Chłopcy są na tym świecie, kuluarze i zafera i podsuwają się do góry, że pogoda jest w miarę dobra, także pozwala się śpinać. No i mam nadzieję, że jutro rano skoczą do Gniazda Orłów, a w następstwie po paru godzinach spotkają rewol. No trochę wiatr się może wzmagać, ale myślimy tutaj, że nie na tyle, żeby udaremnił Szmajs z Francji jest na wysokości około 6700 metrów. Przekazuje informacje przez telefon satelitarny. Wyżej, bo na wysokości około 7200 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz. Prawdopodobnie cierpi na ślepotę śnieżną oraz chorobę wysokościową. Nikt nie ma kontaktu z Tomkiem, więc nie wiemy. Elizabeth natomiast wiemy to, że jest w dobrym stanie psychicznym. Jest oczywiście i odmrożona, i zleczona, i nie piła już dawno, ale jest mocna i wolno, ale się posuwa na dół. A czteroosobowy zespół ratowniczy tworzą uczestnicy narodowej wyprawy na K2. Denis Łowko, Adam Bielecki, Jarosław Podor i Piotr Tomala zostali przetransportowani śmigłowcami spod bazy na K2 na zbudowaną Nanga Parbat. Mają ze sobą tlen, lekarstwa, żywność, namioty, liny oraz pozostały sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji ratowniczej. O sporcie Renata Sosolko. Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot, Stefan Kuladewicz, Dawid Kubacki i Kamil Stoch bezapelacyjnie ze sporą przewagą nad rywalami zwyciężyli w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. To trzecia wygrana polskich skoczków w drużynie, ale po raz pierwszy w historii w Zakopanem. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Norwegowie. Kamil Stoch w drugiej serii ustanowił rekord zmodernizowanej wielkiej krokwi, skacząc 141,5 metra. Dziękował wszystkim. Dziękuję swoim kolegom w drużynie za wspaniałą postawę, świetne skoki. Dziękuję też sztabowi szkoleniowemu za to, co oni dla nas robią. Dziękuję żydowskim kibicom za wspaniałą atmosferę i organizatorom za przygotowanie skoczków i też za całą salę. Niesamowity konkurs. Walnie do zwycięstwa
przyczynił się Stefan Hula, skacząc na wielkiej krokwi 136 i 135,5 metra. To indywidualnie trzeci wynik dnia. Czuję się naprawdę bardzo szczęśliwy. Znowu jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo po raz pierwszy jestem w drużynie na najwyższym stopniu Jutro konkurs indywidualny Pucharu Świata w Zakopanem. Po tak dzisiaj rozbudzonych nadziejach niewielu zachowuje olimpijski spokój. Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył asystę, a Bayern Monachium, w którym występuje, pokonał Hoffenheim 4-2 w 20. kolejce niemieckiej ekstraklasy. Polski piłkarz strzelił 18 goli w tym sezonie Bundesligi i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 metrów w czasie 7,27 sekundy podczas halowego meetingu we Francji. Najlepsza polska sprinterka po raz drugi pobiegła szybciej od minimum Polskiego Związku Lekkoatletyki na Mistrzostwa Świata, które wynosi 7,30 sekundy. Mistrzowie Polski, siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle nie zdobędą w tym roku Pucharu Polski, bowiem w półfinale turnieju rozgrywanego we Wrocławiu przegrali z Reflem Gdańsk 1-3. Gdańszczanie w finale będą walczyć z PGS Grom Bełchatów, która stosunkowo łatwo pokonała Onika Warszawa 3-0. MKS Perła Lublin bardzo wysoko zwyciężyła portugalską Marinię Grande aż 36-12 w pierwszym meczu 1/8 finału Challenge Cup piłkarek ręcznych. Najwięcej bramek dla Lublinianek 10 zdobyła Małgorzata Rola. Rewanż zostanie rozegrany jutro. Drugą część magazynu rozpoczynamy od przypomnienia rozmowy z Piotrem Pustojnikiem, prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, rozmowy o akcji ratunkowej na Nagle Karpaty. Na serwisach społecznościowych. W tych krajach, w których istnieją rozbudowane służby ratunkowe, najpierw się wysyła helikoptera, potem wystawia ratunek. Na przykład 23-letni rodzice. Taka normalna procedura, prawda? I najpierw się ratuje człowieka, a potem się mówi, kogo musi zapłacić. Nie rozumiem tej sytuacji. Nam, ona jest oczywiście wielolatna. Nie jest tak, że pojawiła się nagle. Tak jest zawsze. Ale zawsze sobie wyobrażałem, że jest sytuacja naprawdę super ekstraordynaryjna. A z taką mamy teraz do czynienia, to nikt nie patrzy na żadne zobowiązania, tylko najpierw ratuje się człowieka. Szkoda, że dzisiaj odbiór telewizji nie jest zbyt dobry. No to w takim razie druga kwestia. Mówimy, że przez te kłopoty finansowe ten śmigłowiec wyleciał o wiele później niż mógł wylecieć. To oczywiście spowodowało wielogodzinne opóźnienie. To po pierwsze. Druga zła informacja to taka, no, czytając te wpisy między innymi pana Adama Bileckiego, zanim jeszcze helikopter ich wysadził, pisał o tym, że liczą na to, że helikopter będzie w stanie ich zostawić na wysokości 6, być może nawet na wysokości 6,5 tysiąca metrów. Skończyło się na 4850 metrach. To jest kwestia pogody, ta gigantyczna różnica? Rozpoczęli wspomnianie, bo czytając te doniesienia
jeszcze łapią się za głowę i zastanawiają się, jak można w tak szybkim tempie przy takiej pogodzie wspinać się po takim szczycie. 700 metrów pionowej ściany w 3 godziny. To są rzeczywiście wyniki, które no... No to budzi szacunek, absolutnie. Kiedy ktoś klika na like w żargonie Facebooka, oznacza to, że... A na ile to jest tempo? Przepraszam za to pytanie. Ja wiem, że być może to jestem w tej chwili trochę niewdzięczny, ale na ile to jest pytanie, które też... To jest tempo, no, które też, no, stwarza niebezpieczeństwo dla samych pracowników. Rzeczywiście klika na like. Za jego sposób jest zawodny. Klikają na like, bo wszystko im się podoba. I sport, i motocykle, i części zamienne do motocykli. W ciągu zaledwie kilku godzin ponad 1000 Nepalczyków polubiło nasz zespół na jego stronie. Te kliknięcia dają Rejsowi i jego współlokatorom 200 dolarów miesięcznie na głowę. 3 razy więcej niż średnia płaca na Bangladeszu. W tej chwili mamy 9 klientów z zagranicy. Cały czas dla nich pracuje. To są ludzie ze Stanów, z Anglii, z Australii. Gdybyśmy chcieli teraz porozmawiać o szansach na dotarcie do Tomasza Mackiewicza. Ja nie pytam pana o to, co... Nie zadam panu tego pytania, na które pan zapewne i tak nie chciałby odpowiedzieć, więc nawet nie będę tutaj go formułował. Ale jeżeli nasi wspinacze, nasi letowcy dotrą już do francuski, to jeżeli nic złego się nie stanie, mówię oczywiście o pogodzie, mówię o jakichś innych przeciwnościach losu, to ile jeszcze godzin może im zająć dotarcie do Tomasza Mackiewicza? Kilkaset metrów wyżej, trzeba liczyć, że ten teren tam już powyżej to nie jest tak stromy jak dojście do Rudego Gniazda, czyli do obozu drugiego. A myślę, że jeszcze potrzebują no, tak 4 godziny od Adeli do Potomka, chyba około 4 godziny, ja bym tak szacował, bo to tak jak pan mówi, no to tempo na początku jest fantastyczne, ale potem będą też odczuwali znaczenie, więc... Kolejne pytanie, no pytanie od laika, więc proszę się nie zdziwić, czy w takich warunkach, jakie tam w tej chwili panują, tam już w tej chwili noc, wspinanie jest w ogóle możliwe na takiej wysokości? Tak, jest możliwe. Znaczy się można wspinać. Bardziej, że wie pan, to nie jest chodzenie po nieznanym terenie. Tam przez ten teren, przez jakiegoś koszera w tej chwili... No. W większości on jest zaprojektowany przez jesienną wyprawę Alice Barry, więc no, na całe szczęście, że jest zaprojektowany, bo w tej sytuacji dojście do poszkodowanych najzłatwiejsze, przede wszystkim bezpieczniejsze, więc dlatego nawet jeśli idą w nocy, no to jest to i możliwe, i w miarę spokojne. No, zakładając tylko ten pozytywny scenariusz, o żadnych innych nie chcemy myśleć, jeżeli ekipa dotrze do Tomasza Mackiewicza, ile mniej więcej czasu może zająć zejście, no bo wiemy o tym, że Tomasz Mackiewicz zapewne będzie wymagał pomocy, nie widzi, ponieważ no, już informował dużo wcześniej o tym, że ma bardzo poważne kłopoty ze wzrokiem, to będzie zapewne mocno spowalniać marsz ekipy. To, że on nie widzi, to jest jakby mniejsze zło. No, większym złem jest to, że on prawdopodobnie jest bardzo osłabiony wysokościowo i ja w tym bym upatrywał największy problem, że on nie może iść nie dlatego, że nie widzi, bo ślepota lodowcowa to po kilku dniach przechodzi, tylko w tym, że w ten sposób bardzo osłabiony. Tak, no wszystkich komunikatów, jak wybrać można wszystko do kupy, no to tak wynika z tego, że jednak przyczyną tego nieszczęścia było jego osłabienie. Ono nie wynikało tak bezpośrednio ze ślepotowego, raczej chyba osłabienia wysokościowego, więc problem będzie polegał na tym, że jego będzie trzeba, może się im uda im go spionizować, ale jeśli się nie uda, to będzie go po prostu wpuszczać na wzdłuż linii poręczowych, a to będzie dosyć powolna operacja. Pan Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, a rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Północ, południe, program informacyjny Polskiego Radia 24. A już teraz porozmawiamy o tym, co dziś działo się za naszą południową granicą.
są konkretnie w Czechach, dlatego przenosimy się do Pragi. Tam Magdalena Skajewska. Witaj, Magdo, dobry wieczór. Za nami druga tura wyborów prezydenckich u naszych południowych sąsiadów. Miloš Zeman, przynajmniej według tych informacji, z której ja posiadam, wygrał tę drugą turę wyborów prezydenckich. Otrzymał 51,4% głosów. Jego przeciwnik Jiří Drahoš dostał 48,6% głosów. Powiedz, czy to są już ostateczne wyniki głosowania i co ta decyzja czeskiego suwerena oznacza, jakie są jej polityczne konsekwencje zarówno dla samych Czechów, jak i dla Polski, wszystkich sąsiadów tego kraju i Europy. Tak, są to już ostateczne wyniki po zliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych. Miloš Zeman zwyciężył w tych wyborach i będzie prezydentem przez kolejną, drugą pięcioletnią kadencję. Jiří Drahoš, naukowiec, profesor, był prezes Czeskiej Akademii Nauk, przegrał, zdobywając, tak jak powiedziałeś, 48,6% głosów. Frekwencja była wysoka, ona pewnie odegrała ważną rolę też w ostatecznym wyniku tego głosowania. Ona wyniosła ponad 66%. To jest więcej niż w pierwszej turze dwa tygodnie temu, kiedy było prawie 62%, ale i więcej niż w drugiej turze 5 lat temu, w 2013 roku, gdy Miloš Zeman zmierzył się z Karlem Schwarzenbergiem. Więc widać, że było większe zainteresowanie Czechów tą drugą turą wyborów. Obaj kandydaci apelowali przed wyborami, przed tą drugą turą, jak najwięcej Czechów poszło do urn. Ten apel został wysłuchany, ale w większości został wysłuchany jednak przez zwolenników Miloša Zemana. Pytasz, jakie są konsekwencje? No przede wszystkim możemy spodziewać się chyba kontynuacji tego kursu, jaki obrał Miloš Zeman podczas swojej pierwszej kadencji, podczas 5 lat. On jest znakomicie znany na czeskiej scenie politycznej. Jest chyba jednym z najbardziej znanych polityków na czeskiej scenie politycznej, co też odegrało ważną rolę, ponieważ zwłaszcza wśród Czechów na prowincji, w mniejszych, biedniejszych miastach, Zeman właściwie czasem jest jedynym politykiem, który jest im znany i też dlatego na niego głosują. To jest jeden oczywiście z powodów, z wielu powodów. Jest doskonale znany polityk, który przez wiele lat jest już obecny na scenie politycznej. Przez te 5 lat swojej pierwszej kadencji dał się poznać jako jednak polityk, który dzieli, a nie łączy, jako polityk, który polaryzuje, a nie próbuje jednoczyć Czechów, jakoś zasypywać między nimi podziały. Te podziały, które się już wcześniej wytworzyły chociażby na region praski i ludzi, mieszkańców Pragi i okolic, a reszty kraju jednak utrwalał przez te 5 lat. Teraz zapowiadał, że podczas swojej drugiej kadencji, jak mówił, będzie mniej arogancki i będzie próbował jednak zmienić trochę swój ton, aczkolwiek wydaje mi się, że krytycy prezydenta Zemana raczej chyba w to nie wierzą. Jeżeli chodzi o jego poglądy na politykę zagraniczną, o tym mówiliśmy wielokrotnie, on jest znany z takiego bardzo prorosyjskiego stanowiska. On bardzo chętnie spotyka się z prezydentem Władimirem Putinem. Jeżeli chodzi o unijne sankcje wobec Rosji, bardzo je krytykuje. Uważa, że powinny zostać przerwane, czy też zarzucone. I też pewnie ten kurs będzie kontynuował. W przeciwieństwie do Jiřího Drahoša, który zapowiadał, że jednak będzie chciał skierować Czechy bardziej ku aktywnej roli w Unii Europejskiej. No ale tak jak powiedzieliśmy, on przegrał. Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Magdalena Skajewska z Pragi, specjalnie dla magazynu Północ Południe. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w studiu gość Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Kładam się nisko, dobry wieczór. Jesteśmy już po wizycie sekretarza stanu, szefa amerykańskiej dyplomacji Rexa Tillersona w naszym kraju. Podczas tej wizyty ważne, bardzo ważne spotkania i deklaracje. Wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą, dziś z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Co nam zostanie po wizycie Tillersona w Polsce? Zapomniał pan dodać jeszcze spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. No rzecz jasna, do tego chciałem dojść w kolejnym pytaniu, ale... To była krótka wizyta, lecz ani intensywna. W gruncie rzeczy tematy się powtarzały, ale chyba
najpełniej można określić, bo akcenty były rozłożone na różnych spotkaniach. Prawdopodobnie znamy ich treść tylko z komentarzy. Ale w gruncie rzeczy dotyczyły całości relacji polsko-amerykańskich. Ta wizyta była potwierdzeniem, że te relacje właśnie są wielostronne, są intensywne i mają stały charakter. Ale tak można to określić po niecałym roku od wizyty prezydenta Trumpa, właśnie niewiele ponad pół roku. Ta intensywność jest zaskakująca. Niedawno nie mieliśmy tak dobrych relacji z Stanami Zjednoczonymi. To dla Polski jest niezwykle cenne, zarówno jeśli chodzi o poszczególne elementy uzgodnień po współpracy, ale jeśli chodzi o całość pozycji polityczną Polski, która przecież zmaga się również z problemami na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej. A tutaj sojusznik w postaci Stanów Zjednoczonych jest niezwykle cenny. Bezpieczeństwo gazowe, bezpieczeństwo energetyczne i współpraca militarna, czy pana zdaniem te dwa tematy były tymi najważniejszymi kwestiami, które omawiano w spotkaniach podczas spotkań polityków? Na pewno to były tematy, które były omawiane na wszystkich spotkaniach. Polityka bezpieczeństwa generalnie jest współpraca wojskowa i to nie dotyczy tylko zakupu uzbrojenia, które są jednym z elementów tej współpracy. Podstawowa rzecz to jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, co już jest realizowane ze wsparciem amerykańskim. Oczywiście podstawowo, jeśli chodzi o oparcie w decyzjach NATO, ale również jeśli chodzi o decyzje same amerykańskie. Mówię o brygadzie, która tutaj jest decyzją po prostu amerykańskiego rządu. Ta decyzja jest podtrzymana, co więcej rysuje się możliwość wzmocnienia tej obecności, a zwłaszcza podniesienia poziomu tej obecności ze względu na możliwość lokalizacji jednego z nowych dowództw NATO w Europie, właśnie w Polsce, na wschodniej flance NATO. Jaki jest bilans polityczny, gospodarczy, militarny tej naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi? Czy my działamy tutaj na równych partnerskich właśnie zasadach? Czy zależy, co się rozumie pod słowem partnerski? Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że w relacjach naszych ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności, ale również z innymi krajami typu Niemcy, istnieje asymetria. Pytanie, czy asymetria wyklucza partnerstwo? I właśnie tu jest ten cienki problem. Wydaje się, że te relacje ze Stanami Zjednoczonymi to jest rodzaj partnerstwa przy całej asymetrii. Polega to na tym, że jest po pierwsze wspólnota interesów. Z jednej strony, jak Polska uznaje rolę Stanów Zjednoczonych, wiodącą na pewno w Sojuszu Atlantyckim jako globalnego supermocarstwa. Pod tym względem dała zresztą dowody, uczestnicząc w inicjatywach amerykańskich, gdzie niekoniecznie my mieliśmy własne interesy, ale oczekując w zamian rewanżu. I taki rewanż jest. Tutaj wspominaliśmy o tej współpracy energetycznej. To jest rodzaj interesu handlowego i tutaj są kontrakty gazowe, jest możliwość rozwoju tej współpracy. Jest poczucie bezpieczeństwa, że te dostawy w momencie, kiedy zwłaszcza zostanie rozbudowany terminal w Świnoujściu, te dostawy będą gwarancją bezpieczeństwa i również gwarancją odpowiednio niskich cen gazu, bo przecież szantaż gazowy nie polegał tylko na włączeniu kurka, tylko na narzucaniu po prostu niezwykle wysokich cen, co odbijało się od razu na całej gospodarce. Jest szansa na niskie ceny, bo wiadomo, my potrzebujemy tej dywersyfikacji, no ale Amerykanie też na tym gazie chcą zarobić. Oczywiście, że tak, ale dla nas jest interesem, jeżeli są to ceny wolnorynkowe, bo jest konkurencja. Konkurencja wymusza po prostu obniżanie cen. My to widzieliśmy ostatnio na rynku ropy naftowej w bardzo istotny sposób, kiedy Rosjanie stracili gigantyczne sumy, bo korzystali na zawyżonych cenach ropy. Okazało się, że w momencie, kiedy zostały uruchomione złoża roponośne wódkowe w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to wpłynęło teraz na cały rynek ropy i obniżyły się ceny. My na tym niezwykle korzystamy. Zresztą przestawiamy również nasze rafinerie na możliwość korzystania z różnych gatunków ropy, w tym właśnie tej ropy importowanej ze Stanów. Wiadomo, że jeżeli cena na rynku w Europie z innych źródeł, na przykład z szelfu norweskiego, będzie niższa, będziemy starać się uzyskać niższą cenę, ale czasami inne parametry kontraktu też rozstrzygają, na przykład stabilność dostaw, czy też pewne dodatkowe warunki, na których możemy ten gaz kupować. Ale podstawowo to jest ta kwestia strategiczna dotycząca tego, że Amerykanie nam oferują jeszcze jedno źródło, czyli będziemy mieli co najmniej trzy źródła dostaw gazu. Rosyjski oczywiście. Pytanie, czy po budowie Nord Stream 2, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, czy...
czy zamknięte zostaną, gazociągi wyłącznie na Ukrainie, bo de facto przy tej przepustowości Nord Stream można będzie zamknąć gazociągi jamalskie, z czego no, musimy zdawać sobie sprawę. Więc koncepcja, że Stany Zjednoczone wspierają nie tylko jako potencjalny dostawca gazu, ale jako partner strategiczny wspierający inicjatywę Trójmorza, która oparta jest przede wszystkim o inwestycje infrastrukturalne, a zwłaszcza w energetyce, to jest szalenie istotne, bo niezależnie od tego, że jest to projekt współpracy mieszczący się idealnie w pewnym modelu funkcjonującym w Unii Europejskiej, to widać, z jakim dystansem jest traktowany przez same władze Unii i wiodące stolice. Mówię o Paryżu i Berlinie. Wschodnia Europa ciągle nie jest traktowana tak samo. Stany Zjednoczone są zainteresowane większym balansem w Europie i stąd przy tej wizycie Trumpa, już to widzieliśmy, ale widzimy dalej w polityce amerykańskiej, że oni inwestują politycznie w tę część Europy. I to nie tylko z tego powodu, że mają swoje spory z Niemcami, na przykład jeśli chodzi o kwestie handlowe, czy z innymi krajami, czy z Unią Europejską jako całością. To jest kwestia po prostu pewnej myśli geostrategicznej, w której nasz region odgrywa istotną